proces tego rzeźbienia mnie interesuje najbardziej. Rzeźba zaczęła się od ceramiki, od polubienia struktury gliny. Ktoś, kto nie robił nigdy, nie zrozumie, że to jest po prostu przyjemne. Nie? To był przypadek, ponieważ zawsze interesowałem się bardziej malarstwem. Znalazłem się tu w pracowni, pracując w szkole, jakby chciałem zainteresować dziećmi zajęciami z gliną. Rzeźba była jakby tym takim dodatkiem, który okazał się ogromnym wyzwaniem w poznawaniu też siebie i swoich umiejętności. W styczności z rzeźbą. Takie tam próby, jakieś tam miałam tam w druciku, coś tam kręciłam, takie wiesz, takie i ciekawego. No i to pierwsza była styczność z ceramiką z początku. To mnie zainteresowało najbardziej, jak przyszłam na te, z modelem na te zajęcia ta dziewczyna, co była modelem, nie? Ta pierwsza. Każdy tworzy w taki sposób, jaki mu odpowiada, tak? Jedni mają jakiś zamysł od początku i idą wedle tego swojego zamierzenia, projektu, jakkolwiek to zwał, a inni po prostu wiesz, mają mniej więcej jakiś taki zarys, co chcą, ale efekt jest wiesz, końcowy nieraz tak zaskakujący. Dlatego się nigdy nie mogę doczekać efektu końcowego. Intuicyjnie bardziej w tym. Nie planuję tego swojego, co mam stworzyć. Ja często w domu obrazy, jak maluję, to też siadam przed płótnem i dopiero myślę, co mam zrobić. Nam się wydaje też, że my wiemy, jak postać wygląda, jak ciało wygląda. Ale to jest tylko nam się wydaje. Dopiero w pracy z modelem okazuje się, że eureka, że nowe odkrycie, że ciało tak wygląda, że tu są takie stawy, takie mięśnie, ścięgna. Uczy się człowiek tego od budowy anatomicznej nawet. Co gdzie leży, w jakim miejscu. Praca z modelem jest zdecydowanie ciekawsza, dlatego że możemy go zobaczyć z każdej strony. Możemy zobaczyć, jak pracują jego mięśnie, które też mają znaczenie. Praca z modelem jest, wydaje mi się, że model jest, że nie można niczym zastąpić. Są pewne zasady, których trzeba się trzymać, bo taka jest głowa zbudowana, a nie inaczej, powiedzmy. Tam są jakieś proporcje z czoła, nosa i powiedzmy tutaj, nie? Ale... Nie można wrzucić to w schemat. Zwracasz uwagę na jakieś takie detale, które wcześniej ci nie... No niby było oczywiste, ale... Jakoś tak samo nie potrafiło się tego dostrzec. Te nieszczęsne obojczyki i barki. Kształt głowy, budowa czaszki. Obserwacja kogoś na żywo, jak on wygląda. Nie tylko ze zdjęcia, bo rzadko mamy taką możliwość w sumie. Obserwacji kogoś tak długo, nie? Żeby siedział nam i pozował. Czasami po prostu trzeba słuchać, kto do ciebie coś mówi i spróbować to przelać na to. Czasami od rysunku zacząć, czasami od jakichś takich prostych innych rzeczy, ale krok po kroku do przodu. Wydaje się, że każdy wie, jak wygląda bark, jak jest zbudowany, ale oddać to, przekazać to w rzeźbie, w glinie jest zupełnie coś innego. Nawet położenie tych różnych, jak mówisz, uszu czy coś, to nie jest tak, że człowiek tak wie, w którym miejscu leżą naprawdę, nie?
przy budowie czaszki mieliśmy, przy modelu, jak rzeźbiliśmy czaszkę, to wiesz, doszliśmy do wniosku, że nie każdy ma taką wypustkę. No, okazało się, że mam. Taka ciekawostka. Zmaganie się też z materią właśnie, bo wydaje się, że widzę, ale jak odejdę od pracy, to widzę jeszcze więcej, że to nie jest to. I to nie jest tak, że właśnie jest jakaś recepta, że można zrobić tak czy tak. Że to też nie było dziełem przypadku, bo u siebie zauważyłem, czym więcej patrzę, tym więcej widzę. I po jakimś czasie, właśnie po odejściu od modela i po upływie na przykład tygodni powrót do rzeźby, to widzę, że to nie jest tak, że to, co mi się wydawało, że jest ok, okazuje się, że to nie jest, że to jeszcze jest długa droga, że coraz więcej. To jest takie też, takie jakby, takie objawienie, takie oświecenie. Kurczę, to jeszcze jest długa praca, to jeszcze długo, długo, zanim się odda to jest i zobaczę. To jest też ciekawe i wciągające. Kiedy wiesz, pracuję z modelem, to nie postrzegam go jako później już jako człowieka. Nie, dla mnie jest po prostu obiektem. Musi mnie coś zaintrygować, nie wiem, jakiś element, tak? Nie wiem, nos, ucho, usta, broda. Zdarza mi się, że przeglądam się komuś i to jest takie dla niego krępujące, a ja widzę, że dobrą postać do rzeźbienia. To jest na tej zasadzie. Czasami ktoś ma rysy, nawet często do żony mówię, zobacz, jakby ta osoba byłaby świetnie do rzeźbienia. To mi się często zdarza. Co kiedyś uważałem, że ja do rzeźby się nie nadaję. Często dostrzegam osoby, które bym chętnie spróbował wyrzeźbić. Tak jak i w takich przedmiotach użytku codziennego, że chodzę, oglądam, przewracam na drugą stronę, a może z tej strony. I tak kombinuję, czy na przykład z tego by nie udało się coś zrobić ciekawego. To dziwnie wygląda. Często to w sklepach robię niestety. Ja lubię abstrakcję, także to w tym kierunku trochę idzie. Nie? Często mam dużo pomysłów, których nie do końca realizuję, ale bo za mało czasu. Ale inaczej postrzegam już w tej chwili. Moja świadomość rzeczy jest zdecydowanie większa niż miałem powiedzmy 2 lata temu. Myślę, że patrzeć to jedno, a widzieć to drugie. Był taki moment, że patrzyłem na ludzi jak na modele. I starałem się właśnie dostrzegać w nich jakieś takie charakterystyczne cechy, które można byłoby ująć w tej rzeźbie. Co jest ważne, co jest mniej ważne. W momencie, kiedy pierwszy raz widziałam osobę pozującą, miałam tam rzeźbić, tak? No to wiesz, było coś takiego jak speszenie, tak? Tą sytuacją, że wiesz, a może dziwnie to odbierze się, patrzę jakoś tak, wiesz, nie tak jak trzeba, ale to później to naturalnie gdzieś tam przychodzi. Z rzeźbą, mój pierwszy kontakt rzeźbienia z natury człowieka, no to było rzeczywiście, to była rzeźba, to była głowa. Mniejsze rzeczywiście było takie bezpośrednie spojrzenie, taka relacja, niecodzienna w sumie, no bo przecież niecodziennie się robi. Ale nie miałem z tym problemu. Nie miałem z tym problemu. Większy problem dla mnie była postać kobiety w stroju kąpielowym. To była rzeźba całej postaci.
anatomiczne kobiety. I żeby to wykonać, to trzeba było się patrzeć, widzieć, obserwować. Sobie myślałem, że może to być krępujące dla kogoś, dla tej kobiety, że to może być krępujące, jeżeli obserwuje to mężczyzna. Ale to był tylko taki chwilowy. Nie, dla mnie osobiście to nie był problem żaden, że ja muszę się patrzeć na modela, bo to mnie interesuje człowiek. I ja nie mam jakichś oporów takich, że na niego patrzę. No w sumie on się godzi na to, także jest jego akceptacja. Ale no, w ogóle to jest ciekawa sprawa, dlatego że nigdy nie miałam z modelem żadnej pracy. Może z racji mojego zawodu, że często sam muszę podchodzić jako fotograf, ustawiać ludzi, dotykać ich czasami, nie? Przyglądać im się, może to wzięło się z tego, że musiałam się wcześniej przyglądać, żeby wyłapać ich błędy, żeby to wyeliminować, to tak w tej chwili praca z modelem, myślę, że model ma większy problem. Jak mamy, nie wiem, mężczyznę dobrze zbudowanego, to wiesz, to już nie patrzymy jako obiekt seksualny. Fizyczność, ale też nie wszystko, nie? Czasami się to udaje nielicznym osobom uzyskanie jakiejś takiej duchowości w tej fizyczności. Człowiek to on ma i mimikę, i zachowanie swoje, czyli inspiruje na pewno, nie? Do stworzenia jakiegoś tam, no niby kopię to robimy tej postaci, ale ona ma charakter jakiś też, nie? Jednak ten jego charakter jest wewnętrzny, bo człowiek nie jest tylko przecież ciałem, tylko ta dusza jakaś, nie tam, czy sama specyfika tej osoby, nie, jest ważna. I jeżeli ty tworzysz to, tą rzeźbę, no to oddajesz też swoje odczucia. To jest złapanie właśnie, tak jakbyś złapał, wiesz, kawałek duszy osoby rzeźbionej, nie? Jeśli nie jesteś w stanie pokazać, co jest podobne, no, że niby niepodobne, tak, ale jednak coś jest. Bardzo mało osób to potrafi. Też kwestia jeszcze psychiki jest. Czasami jest podobny, czasami jest to zupełnie inna osoba, tak? Najczęściej potem się dziubię, bo człowiek chce, żeby to było idealne, nie? A to nie trzeba w ten sposób właśnie. Trzeba to do pewnego stopnia robić. Potem już koniec powinno być. Już dalej nie ruszamy tej rzeczy, bo się psuje ją. Wydaje mi się, że to trafiło na taki grunt we mnie, który jakby on był gdzieś ukryty, a teraz się wyzwolił. Otwiera się. I on jest cały czas to trwa, to jest proces. I sam jestem ciekaw, co z tego będzie, co dalej. Nigdy nie wierzyłem w siebie, że mogę rzeźbić cokolwiek. Natomiast okazało się, że no, kwestia dobrych wskazówek jakiś i czasami gdzieś ten talent w środku siedzi, można go wyciągnąć z siebie. Nie? Owszem, przyglądałam się ludziom, ale nigdy w ten sposób taki analityczny, tak? Czyli nie obserwowałam kącika ust, czy tam oka, czy jaką ma brew. Inaczej patrzę teraz na zwykłe przedmioty, jakby pod kątem zastosowania, pomysłowości, wyobraźni kogoś, kto to robił, cały proces technologiczny, który do tego dochodził. I też zauważyłem, że jak gdziekolwiek jestem za granicą, to dostrzegam, że tam są inne rzeźby niż u nas. To jest fajne takie, nie? Inaczej to wygląda. A kiedyś nie zwracałem na to uwagi. No był jakiś pomnik, to poszedłem dalej. Kontakt taki jest z współczesną tą sztuką, bo najczęściej to tam wiadomo, jak się maluje, no to ja maluję często kopię. No to nie ma tak kontaktu takiego, żebym ja miała, wiesz, chyba że się interesuje w internecie, że będę szukać. A tu
tutaj mam taką bardziej znowu z taką współczesną sztuką kontakt. Czy nawet z abstrakcją, czy no, są ludzie różni. A no, to dla mnie też jest dużo. Dużo mi daje. Trochę innego spojrzenia. To jest takie też takie zadowolenie, że teraz ja już wiem. Że ja wiem więcej. Po prostu robię to i to mi sprawia przyjemność. Sam muszę się zastanawiać, dlaczego to robiłem, a dlaczego tak jest, dlaczego może inną formą zrobić, nie? Inaczej patrzysz na to. Pogląd na sztukę też się zmienił. Dzieła, które wydawały mi się no, takie nieciekawe, po zrozumieniu myśli, czyli tego, czym się kieruje autor, jakby takie olśnienie, że rzeczywiście to wszystko pasuje do siebie, że to ma sens, że ta praca, która wydawałaby się nieciekawa, w całości, w całokształcie tej wystawy znaczy dużo. To jest takie właśnie takie olśnienie, oświecenie. Rozumiem, tak jakbym się nauczył czytać. Bo wydaje mi się, że ludzie są też właśnie tacy leniwi w dociekaniu, co przychodzą, patrzą, idą dalej. Moje spojrzenie jest po prostu szersze w tej chwili, nie? Ja sztuką abstrakcyjną zawsze się interesowałam, zawsze mi się podobała. Natomiast teraz bardziej spojrzałem na sztukę taką realistyczną, przychylnym bardziej okiem. Może dlatego, że zacząłem trochę robić, to więcej to zrozumiałem. No to wszystko nauka. Każda rzecz zrobiona, coś czegoś nas uczy. Znaczy lubię to robić, o tak bym to określił, nie? Także to wciągnęło. Doceniam możliwość. Widzę. Rozumiem. No, lubię nowe rzeczy, dlatego poszłam na rzeźbę. Możliwość, wiesz, uczenia się tego.